Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Świat Linuxa. Słuchajcie, this is big! This is very, very big i oparte na Manjaro To już nie to, że wiedzą, Big Linux, Big Linux sobie obejrzymy dzisiaj, było tam parę prośb, już dłuższy czas temu, żeby sprawdzić tą nową wersję, która sobie jest. Mam ją od paru dni, testuję sobie od paru dni, oczywiście, żeby sprzęt Ryzen 3600 Nvidia GTX 1078 MB u i jest Dobrze, jest bardzo fajnie, poza tym, że no parę rzeczy niezbyt chodzi, no ale to Manjaro moim zdaniem, to już Manjaro, yy, trochę sobie pogramy, słuchajcie, Days Gone, zobaczycie, zobaczycie, zobaczycie Wiedźmina, starego, dobrego Wiedźmina, no i Kingdoma przy okazji, poza tym zobaczymy sobie ogólnie na, na ten cały systemik, jak on się tam ładnie nam zachowuje, albo i nie, to co znalazłem jest niezbyt, to wam powiem, a tymczasem, żeby nie przedłużając, yy, Plug, plug, Polish Linux User Group. Jeszcze raz dziękuję za koszulkę. Dzięki wszystkim wspierającym. No i co? No i lecimy do filmu, zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry na polpicie tego Big Linuxa. Big Linux, słuchajcie, to co widzicie przed sobą, to jest KDE Plasma 6.1. Niestety nie 6.2, ale 6.1. Fajnie jest skonfigurowana. Tak jak powiedziałem, siedziałem sobie na tym troszeczkę, już ładne, chyba ze 3 dni, powiem tak. I sam, samo działanie systemu jest w porządku. Sam wygląd systemu także jest jak najbardziej w porządku. Możemy sobie tutaj wiele rzeczy poustawiać. Zacznijmy na przykład od motywów. Motywów mamy tutaj parę do wyboru, zupełnie jak Zorinie. Nie? Uwaga na oczy. Jasny Big Linux, tak? Teoretycznie trzeba tutaj go przerestartować. Tak, zastosować ponowny ten. Ja tutaj zrobię reboot. Znaczy re, re, relogin, relog zrobiony, mamy jasną, uwaga, będzie, będzie trochę jaśniej, tak? O, w tej chwili nam wali pięknie po oczach, jak widać. Teraz mamy jasno, możemy sobie inne tutaj układy pulpitu, one się powinny teoretycznie wrzucić od razu. Bez, bez restartu, ale czasami lepiej zrobić restart dla bezpieczeństwa systemu i swojej psychiki, powiem to tak, aby się coś miało wypierdzielić. To ten, jak widać, no, do prawie Zorin, tak? Fajna topeczka przy okazji. Taka mu mózgowa wysepka. Pięknie to wygląda bez kitu To, co ja, mu co ja tu mówiłem, o działanie systemu. Działanie samego systemu, zachowanie plazmy jest jak najbardziej w porządku. Co prawda, jest to troszeczkę takie ślamazarne czasami, przynajmniej u mnie na sprzęcie. Mam takie, takie dziwne, dziwne ten, ale działanie nie ma kreszy, nie ma jakiegoś dziwnego, e, dziwnej rzeczy. Jeżeli chodzi o oprogramowanie, to nie bójcie się, że to wszystko, co tutaj widać, jest zainstalowane. No nie, e, to wszystko to są odnośniki do stron internetowych. Po prostu też Discorda, klikasz na Discorda, otwiera się tzw. web i korzystasz sobie z Discorda w ten sposób. Dotyczy to każdej praktycznie jednej aplikacji, która tutaj jest. Czy dostępu na przykład go, go Google Drive'a, do rzeczy z y, Drive'a, tak? Do Netflix'ów, innych wszystkich rzeczy, czy do Office'a, czy 6.5. Wszystko mamy zrobione w ten sposób, więc naprawdę dużo pracy zostało tutaj do, przez deweloperów wykonane. Niekoniecznie musimy mieć... Y Aplikacje typowo Linuxowe, żeby z takich rzeczy na przykład tutaj w Pingwinie po prostu sobie yy, korzystać. Nie mamy Photoshopa, no to mamy Photopea na przykład, która jest bezpłatna. Jeżeli chodzi o aplikacje internetowe, Google jest dokładnie to samo. Nie trzeba odpalać całej przeglądarki, wszystko mamy tutaj pod ręką, wszystkie skróty, naprawdę kawał dobrej roboty. Jeżeli wolimy pracować tutaj lokalnie, tak, LibreOffice pakiet, świetny pakiet biurowy LibreOffice jest tutaj dostępny, jest to po polsku, jak dobrze pamiętam. No akurat jest po angielsku, ale można sobie dograć tutaj jedną, jedną paczkę tak zwaną językową i zmienia się to nam na elegancko ten. Zobaczmy sobie jaki to jest w wersja. 24.8.3.2. To jest chyba jedna z najnowszych, albo najnowsza wersja tutaj dodana. Jak wiadomo, albo nie wiadomo, cały, cały BitLinux jest oparty na Manjaro. A Manjaro jest oparte na Archu. Oczywiście Manjaro nie jest Archem i to samo ten system też nie jest Archem. To jest oparte, przerobione, mocno przerobione Manjaro. Reszta programowania, tak jak widać, ja sobie tutaj parę rzeczy dodałem. Dodałem Heroika, którego zobaczycie sobie za chwilę. Standardowo jest Steam i Lutris tutaj postawiony. Przeglądarki, tak jak widać, mamy Wraywa, Kubik Torenta. Oczywiście można dodać sobie każdą inną. I żeby nie było, nie robimy tego w konsoli, w terminalu, tylko wszystko robimy za pomocą oprogramowania graficznego. Ja tutaj nie dotknąłem konsoli, autentycznie, nie było po prostu po co przez te parę dni korzystając sobie z tego wszystkiego. Ten jeżeli ktoś boli konsolę, nie ma problemu, odpalamy sobie tutaj konsolę, mamy dostęp. Ładnie to jest ogarnięte. Fajny efekt takiego pływania jest przy okazji, tak? Cały system jest w ogóle fajnie zrobiony, taka konsystencja tego jest naprawdę ładna i widać, że ktoś na tym po prostu my, pomyślał i dobrze to zrobił. Z dodatków postawiłem sobie tutaj OBS OBS Studio, którego też za chwileczkę sobie zobaczycie taki malutki test, powiedzmy. Jest również tutaj postawiony, nie wiem czy go znajdę w tej chwili uni Giant Superposition 11500, 11700, tak to mniej więcej się waha tutaj, jeżeli chodzi najpierw o oprogramowanie, jak to instalować oprogramowanie robimy sobie to albo z Big Store, to jest autorska aplikacja. Stworzona przez deweloperów te, tego Big Linuxa. Wygląda w ten sposób. Prosty sklep, który ma wszystko, można powiedzieć, ma, obsługuje Flatpaki, z tego co wiem, obsługuje również snapy. Można sobie tu snapy bodajże dodać. Jest AUR, z tym, że jeżeli chodzi o AUR i Manjaro, no to jest. Lipton, albo ja trafiam na Liptona, bo jeżeli chciałem zainstalować sobie OBS-a na przykład, tak? Chcę zainstalować sobie OBS-a z AUR, z tymi dodatkowymi tak zwanymi skryptami. ten mega rozbudowaną wersję, to jest wersja Tytanoska, tak? To ona się po prostu wypierdziela przy instalacji i tak z paroma programami z AUR miałem dlaczego tak jest, bo Manjaro jest do tyłu około 2-3 tygodni za arczem i to jest właśnie tego efekt i niektóre rzeczy z AUR pod Manjaro chodzić nie będą albo będą się sypać, cokolwiek bym nie zrobił, mignie i tutaj będzie błąd. No i to jest koniec instalacji OBS Studio Tytana. Jedna rzecz, którą tutaj na pewno zau zauważycie, to jest tłumaczenie tego. No czasami jest to po hiszpańsku, no bo to jest brazylijski disco, tak? No dlatego tubylcy, no tak to nazwali, tak to jest przetłumaczone. No, no okej, okay, to się chyba da przeżyć, tak? Nie jest to jakiś wielki problem, chyba że dla lingwistów, no to, no, to sorry. Tak jak widać, możemy sobie odpalić tutaj no niepełnosprawni. No, no tak jest przetłumaczone, można się śmiać, można się nie śmiać, no jest jak jest. Włączamy flatpaki, ok, włączamy snapy, nie dotykamy tego, tak mówię, konsoli. Wiele rzeczy tutaj jest pod ręką, możemy sobie... Gdyby coś się działo z pakietami, możemy je sobie przeinstalować bez ruszania swoich rzeczy. Jeżeli z kluczami coś się dzieje nie tak, tak jak widać, też są skrypty do tego zrobione. Teraz tak, jeżeli chodzi o Nvidia, została zainstalowana automatycznie. Nic nie dotykałem tego, instalator jest bardzo prosty, więc każdy sobie z tym poradzi. Działa to po prostu tak, jak powinno. Z tego co widać, X11, nie testowałem to Waylanda, chyba nawet nie ma Waylanda zaimplementowanego. W sumie nie jest to do niczego, że tak powiem, potrzebne, chyba że ktoś ma przymus pracy na Waylandzie, no to proszę bardzo, bez tego i tak temat tutaj ładniej nam się zachowuje. Stawienia, popatrzmy, to wygląda prawie jak gnom, ale to nie jest gnom. To nie jest gnom. Fajnie, mamy tutaj wszystko posegregowane. Jasne, możemy tu dostać się także do standardowego, starego menu plazmy. Jest taka opcja tego panelu sterowania, ale myślę, że stąd po prostu będzie dużo, dużo wygodniej. Potęga, potęga, o której powiedziałem rok temu w filmie. I ten film ma już chyba, nie wiem, 650 albo jest tam tysięcy wyświetleń, i bardzo fajnie, że tak powiem. To jest ten Big Driver Manager. Nie ma Linuxa, który ma w jednym miejscu dostępu do tylu sterowników, jaki jest, jakie jest zrobione tutaj w tym systemie. Karty wideo wszelkiego rodzaju. Yy, dodatkowo karty WiFi fi łącznie z Broadcomami. Wielu ludzi narzeka, Broadcomi mi nie chodzą, to mi nie chodzi, Realtek nie chodzi. Postaw bit Linuxa i będziesz prawdopodobnie miał to ogarnięte. Sieci przewodowe, drukarki wszelkiego rodzaju. To samo, Brother nie chodzi, Brother nie chodzi pod Linuxem. No to masz stery do bradera, proszę bardzo. Mało, kurde, jest chyba wszystko, co się dało tutaj do ogarnięcia. To jest potęga. Ja i potędze się rozchwytywałem rok temu, rozpływałem rok temu, ale to jest prawda, autentycznie. Nie ma distra, który ma tak zrobione rzeczy. To samo skanery wszelkiego rodzaju, Epson'y, nie Epson'y, jak najbardziej jest. Telewizje cyfrowe, no, no naprawdę jest tutaj chyba praktycznie wszystko, co jest możliwe, również rzeczy inne, dziwnego rodzaju, także są dostępne. Jasne, jako że jest oparte na mangiaro, mamy tutaj dostęp do tego specjalnego programu z jądrami, możemy sobie jaja zmienić, tak? Na jaki chcemy? Coś jak CacheOS, gdzie też jest duży wybór jądra, z tym, że wiadomo, w CacheOS deweloperzy sami, te, znaczy tam jeden z deweloperów głównie operuje, ogarnia te jądra. Tutaj jądra są standardowe, w każdym razie, gdyby ktoś potrzebował sobie coś zmienić albo na jakieś inne jądra albo coś. Chciał potestować, tak, jak to chodzi. Jaka jest różnica? Proszę bardzo, tego jest naprawdę dużo różnego rodzaju zabawy z, z kernelami. Oczywiście możemy skonfigurować sobie tutaj timeshift, a to stoi wszystko na BTF-ie, tak zwanym. Więc ten, jeżeli chodzi o ogarnięcie dźwięku, także mamy tutaj dostęp do oczywiście do Pawu Control, plus dodatkowo tutaj gdzieś widziałem, gdzie to tutaj było. Tutaj mamy Alsa Mixer graficzny, żeby nie było, że w konsoli trzeba Alsa Mixer klepać i się z tym pierdzielić to tu mamy po prostu graficzne ustawienie tego samego. Mimo, że taka jak mówię, że to jest Manjaro, że to jest prawie Arch, to jednak możemy sobie tutaj zrobić tematykę. Rzeczy online, jak najbardziej konta sieciowe w plazmie, normalnie niezbyt dobrze działają, natomiast tu jest ta zrobiona dodatkowa aplikacja, która po prostu pracuje poprawnie. Integracja z telefonem, także jest taka możliwość, łączenie z internetem poprzez telefon, także taka opcja tutaj jest. Oczywiście dostosowywanie wszelkiego rodzaju rozdzielczości, tapetki, wszystko można ładnie, wygodnie ogarnąć. Wiadomo, że menu plazmy jest rozwalone po prostu dramatycznie. Tam coś znaleźć jest lepiej teraz, ale mimo wszystko. Natomiast tutaj jest to zrobione w ten sposób. Jest to proste, jest to szybkie i po prostu działa tak jak powinno. Informacje o sprzęcie to jest kolejny program, który jest bomba tutaj zrobiony. No i popatrzcie się na program, który tutaj jest zawarty. Mamy informacje pełne o wszystkim w swoim kąpie. Spod konsoli też to można wyciągnąć, ale trzeba się narąbać. A tutaj mamy po prostu pod ręką, jedno kliknięcie, i temat nam tutaj, że tak powiem, działa. Czy o płycie głównej potrzebujemy jakieś rzeczy się dowiedzieć? O pamięci, jak nam tutaj chodzą, czy synchronicznie, buforowane i tak dalej. Nawet mamy tutaj chyba te, jak to się nazywają, opóźnienia podane, tak? Wszystko, po prostu wszystko o danym sprzęcie tutaj mamy wyszczególnione, więc świetny program. Gdyby też potrzebało się paru rzeczy o kąpie swoim dowiedzieć, jak najbardziej taka opcja tutaj w programie jest. Teraz tak, dolny pasek oczywiście można sobie dokonfigurować. Standardowo mamy tutaj Dolfina. Prosty, ładny menedżer. Sieć także chodzi. Tutaj nic nie, nie musiałem grzebać i tak dalej, i tak dalej. Katalogi spółdzielone powinno mi się tutaj ładnie znaleźć. Pobudka stało. Wchodzimy na serwer mojego NASA, tutaj mam parę udziałów, jak najbardziej można się do tego dostać. Dajemy sobie na NASA i proszę bardzo, wszystko ładnie nam tutaj po prostu pracuje, tak? Więc tak jak mówię, strona strony technicznej system jest ok, poza paroma wpadkami, ale myślę, że to jest kwestia Manjaro i AUR to reszta jest jak najbardziej tutaj po prostu pozytywna. Mówię, że nie ma potrzeby, po czym odpalę konsolę, tak? Odpalimy sobie konsolę i zobaczymy na Neofecha, bo niektórzy potrzebują się tutaj e, ogarnąć bardziej w środku. już wam powiększam, ludzie, którzy siedzą na komórkach. 6.6 e, tu jest kernel, można zainstalować nowszy, tak widzieliście, że można tam na 6.12 chyba postawić, tak? Reszta informacji bez tego jest Uptime ponad 2 godziny, bo sobie dzisiaj ciupałem jeszcze. W dayską przy okazji, wersję z GoGa, tak? Wersję GoGowską. Yy, słuchajcie, jeżeli chodzi o rzeczy odtwarzania Netflixa i tak dalej, i tak dalej, myślę, że nie ma tutaj potrzeby, żebym to odpalał, bo to po prostu działa, nie? Ja sobie tutaj siedzę, ogarniam co jakiś czas po prostu moje tutaj te nody z Proxmoxem, prox tak? Taki początkowy lab, tak jak mówiłem. Działa wszystko, można sobie tutaj ładnie popracować. To samo jeżeli chodzi na przykład o odpalenie słynnego WebGL demo, tak, akwarium, które często na kanale robię, można po prostu sobie sprawdzić, nie? No problemu, Full 60 fps jest stabilne. I tak jak mówię, tu się nic po prostu mi u mnie przynajmniej nie zawiesza. jeżeli chodzi o dźwięk, wszystko jest ładnie wykryte i moja karta y, tego są Blastera Audigy jest wykrywana na PCI E, na, na PCI, bo to jest stary Audigy, Audigy 2 i także dźwięk bez problemu chodzi nam tutaj przez, e, przez ten przez HDMI, zresztą wam to puszczę, bo teraz przejdziemy sobie do grania odpalimy sobie teraz parę gierek, bo już będę kończył, myślę tą, ten przedlądik tego typu bo nie chcę wam dużo czasu zabierać, a tak jak mówię, no to po prostu działa, naprawdę fajny system, wygodny, nie jest idealny, ale myślę, że może dla kogoś, ktoś by się bardziej skusił, na przykład y, zamiast Manjaro, to postawię sobie coś takiego, no nic, zobaczymy, dobra, pierwsze co odpalimy, my odpalimy sobie tutaj Days Gone i widzimy się już w grze, Ok, mamy tutaj gierkę, dajmy sobie ustawienia, zobaczycie przy okazji, y, jak to wygląda, jeżeli chodzi o obraz, full HD bla, bla 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 no i tutaj praktycznie bardzo wysoko tak no i jesteśmy kurde days gone Począłem, ja wiem że to jest początek ale doszedłem dalej tylko mi się nie zapisało niestety mi się dalej nie zapisało ustawienia są prawie na max tylko z cieniami zjechałem no bo ta karta no, no już ma swoje lata tak to ma niestety swoje lata to wiem że tam trzeba dorwać tego pana tutaj tak problemu z wydajnością nie ma żadnych mnie ja nie zauważyłem zbyt dużych, tak, zróbmy to tak To jest raz yy. Mamy radę, mamy radę To jest dwa O, żeż ty kurde O żeż ty kurde A masz O cholera jeszcze ci nie dorwali Oj oj oj, oj 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 Wszyscy naraz, no Laska, odpuść sobie, potem pójdziemy na randkę. I po tobie. A Chciałbyś, żeby po tobie było, kurde. Ja tu się raz się uleczę i będzie po tobie. Ożesz, ożesz O, ty kurde. Ładne uniki... Oj, oj, oj! Dobra. Ups, lecimy dalej. Kolejna rzecz. Witcher. Dobry stary Witcher. Jedynka

Ciekawe ilu z was zacznie grać z na jedynkę sobie teraz, kurde muszę trafić sobie idealnie w karmie Dobra A bajgol. Poszło Pięknie Geralt. Zajawka jest, mi jest? To dobrze, że jest zajawka. Wie, kim są napastnicy? Zwykli bandyci nie odważyliby się zaatakować Kermoren. Tyle to i my wiemy, Mary Może wykorzystasz swoje sławne czary. W swoim czasie, Lambert. Kolejny klimat, czyli Unreal 2 de Awakening, tak? Widzimy się w gierce. Tutaj mam niestety jeden problem, bo gra się odpala w oknie. Gierkiem się odpala w oknie. Nie da się odpalić na full screen. No, no, niestety jest, jest kaplica mała, tak? Ale no da się grać, kurde. No ja sobie tutaj trochę pociupałem. Kompleks chyba to jest to. Ten dolny pasek można schować, więc spoko. No gorzej, gorzej z górnym powiem to tak, no nie. I druga rzecz, przycina. Kurde, jak się strasznie to tnie. Nie wiem, może wina Winnie trzeba zmienić na inną wersję jaką. W każdym razie, jak się tekstury ładują, to jest koszmar całkowity, nie. I te... Stary, dobry Unreal. Jak już to przeładuję, to potem jest ok, po, Potem już jest ok, No, na, na początku jest lipa. Ja myślę, żeby tą tu wersję Winnie zmienić po prostu na inną i powinno być lepiej. Tak, te przeładują, to już jest spoko. Dobra. Jedynka miała jakiś lepszy klimat, tak mi się wydaje przynajmniej, bo to, to takie, takie... No niby nie jest rzecz, niby... No widzę, że to jest masakra mała, nie? Mała Jak ja mówię, jeszcze prze przeładuję to już jest dobrze, M kwestia ustawienia prawdopodobnie epika Prawdopodobnie jest to kwestia ustawienia tego, tego I będzie dobrze, może można też zmienić na pewno, jak mam wtedy coś le lepiej Kurde... Co za brdniota Tak to razie działa. Jakoś. No i oczywiście King Dong Kum. King Dong Kum na, na TGS. Jeszcze zapomniałem wam oprogramowania pokazać. Uuu, coś się wypierdzieliło, dziwne. Resta repika, zobaczymy czy teraz ruszy. Szczerze mówiąc, nigdy mi się to nie wywaliło wypiku. Uuu! Może ten epik jest zwalony, albo nie wiem co jest zwalone, w każdym razie coś się zepsuło. Dobra, jesteśmy po restarcie. Słuchajcie, sprawa jest jeszcze taka. To jest Heroik z repozytoriów Manjaro. To nie jest Zepika. Ja zawsze odpalałem Zepika i nigdy takiego problemu nie było. Więc być może jest to kwestia znowu uwalonych pakietów Manjaro, tak? No, wiele, wielu ludzi narzeka na Manjaro, że no, no są problemy, coraz większe problemy że ekipa tego po prostu nie ogarnia tak jak kiedyś no nie wiem, spróbujemy teraz, jeżeli się wykłada no to to sorry, ale już platpaka nie będę instalował, bo no bardzo mi przykro, pierwszy raz taka akcja mi wyszła szczerze mówiąc, szkoda, że takie akcje są, może by się chłop, znaczy znowu jest sprawa taka, że by się ekipa przeniosła na na Arch'a tak, czy z tego, no to miejmy pewnie takich rozjazd i zapierdziel, że głową bała bo jednak Manjaro ma te swoje pokropkowe wydania co jakiś tam czas, nie? i oni się mogą na tym załóżmy opierać, a Arch to jest jedna wielka sieczka w kółko i po prostu mogliby z tym wszystkim nie, nie wyrabiać, nie? no szkoda, że to tak wygląda. Yy, dobra, grafika, miałem Wam pokazać Blendera i OBSa jeszcze, tak, yy, Blender się ładnie tutaj zainstalował, działa, Chociaż słuchajcie, próbowałem zainstalować OBS, znaczy nie OBS-a, tylko blendera z AUR-a. I z AUR się nie da skompilować, nie da się skompilować gimpa, nie da się skompilować blendera, nie działa także OBS, co widzieliście. No to jest właśnie opóźnienie Manjaro w stosunku do Archa, także to wszystko się przy AUR po prostu rozjeżdża. nie, No to będzie musiał sobie odpuścić bit Linuxa, no bo to wygląda jak wygląda. KUDA, wszystko jest zainstalowane, działające, o to mi tutaj chodziło. tak? Sterowniki 550, tutaj w OBS-ie. Proszę, tryb nagrywania. Wszystko jest widoczne bez najmniejszego problemu. Nie dam ruchu, czy, czy to był Endeavor. Nie chcę teraz kłamać, sorry. W każdym razie tam był problem, tutaj problemu nie ma żadnego. Widocznie brakuje jednego pakietu, może to był cash OS. nie pamiętam. Sory, wybaczcie, nie pamiętam. Nagranie także nam tutaj działa. Słuchajcie, kończymy, kończymy ten temat. No jak widzieliście, są, trochę rzeczy mi się tutaj niezbyt tego za dobrze działa, powiem to tak. No czego to jest wina? Nie wiem. Być może Manjaro daje po prostu tak jak daje. To oni się na tym po prostu opierają, natomiast cała reszta systemu jest jak najbardziej w porządku. Kurde, jest jak jest, tak? System działa, no ma swoje problemy, bo ma. Jeżeli odpuścicie, odpuścicie sobie AUR, zainstalu zainstalujecie parę rzeczy z platpaka, no ja wiem, no nie po to się instaluje rollinga, żeby rzeczy z platpaka postawiać, tak? No ale mimo wszystko, jeżeli spotkacie takie problemy, jakie tutaj ja mam... No to jakoś sobie można poradzić. Poza tym naprawdę bardzo fajnie, przyjemna, przyjemna rzecz. Przede wszystkim to, co zawsze tutaj powtarzam, jeżeli chodzi znaczy o zawsze, no to co mówiłem rok temu i to co mówię teraz, tak, baza sterowników, to, to po prostu jest wow. To jest po prostu wow. Jeżeli macie nietypowy sprzęt, problemy na nim w pingwinie to Big Linux może wam uratować tyłek bez szukania po całym Githubie, EUR i cholera gdzie, gdzie co powiem jeszcze do kompletu. Wiem, że wielu widzów, chyba z kilku widzów na pewno na tym kanale, ma u Big Linuxa, używa Big Linuxa nie tylko od paru dni, ale też miesięcy, tudzież rok albo i lepiej. Jest z tego po prostu zadowolony. Tyle słuchajcie, kończymy. Wiem, że znowu jest długi film, no ale no kurde co ja poradzę no. Ja już tak mam, że jak się trochę rozgadam, to się rozgadam i też chcę wam niektóre rzeczy pokazać, których nie da się pokazać w 6-minutowym filmie. Po prostu, chyba że jakimś tak skrótowym, że nic z tego nie zrozumiecie. A tak. i przy okazji, na koniec, jakby ktoś nie lubił tego Big Store Linuxa. Jest taki sklepik tutaj normalny, to jest chyba Octopi czy coś takiego i można sobie instalować to w ten sposób. Dajcie suba przy okazji, jeżeli wytrwaliście do tego momentu, od razu mówię, idą, znaczy będzie jedna fajna paczka z bardzo dalekiego kraju i tu nie chodzi o Elecrow zdecydowanie, nie? Mam nadzieję, że ta paczka przyjdzie w przyszłym tygodniu, naprawdę fajne, fajna rzecz, kurde, będzie, a potem się podobno jeszcze jedna grubsza rzecz szykuje, ale czy ta grubsza rzecz będzie, to już nie wiem, bo próbuję ją załatwić od pół roku i różnie z tym wychodzi. Zobaczymy, no po prostu wszystko zobaczymy. Warto dać suba, pomożecie kanałowi, kanałowi, może też zobaczycie nowe fajne rzeczy na tym kanale. No i tyle, dobra. Pozdrawiam gorąco. Wszystkiego dobrego, tak? Miłego. Plug Polish Linux User Group, tak? Dzięki za koszulkę przy okazji. Do następnego, Bartek świat XLinuxa. Cześć.